Nie odzywasz się do mnie, bo się wstydzisz rozmawiać przy jedzeniu? Nie interesuje mnie, kim jesteś. Powinnaś się chyba już wstydzić. Siedzisz tu już pewnie długo, to powinnaś się była już nauczyć. Dziwnie pachniesz. Mam na imię Lilit. Jakby mnie interesowało, jak masz na imię, to bym zapytała. Ja mam na imię Ewa. To zabawne, że posadzili nas akurat we dwie przy jednym stoliku. Ale co? Masz na myśli to biblijne cimcirimci? Co? Nie. Mam na myśli to, że nasz stolik jest ostatni i jajka na ciepło dostajemy zawsze jako ostatni. Na zimno. Długo tu jesteś? No, troszkę tu jestem. Ja byłam tydzień temu w Ośrodku Nauki Radości, a jeszcze wcześniej w Ośrodku Nauki Strachu. Strach jak strach! Ale to, co się dzieje, zanim zaczniesz się bać! No, to jest fascynujące. Ja byłam wcześniej w Ośrodku Gniewu, ale poniosłam totalną porażkę. Towarzyską? Nie. Nie umiałam z nikim zerwać kontaktu. Bardzo się tego wstydzę. A ja tam jadę dopiero po wstydzie. Bo nie było miejsca w ostatnim turnusie. Od gniewu człowiek się rozgrzewa. To się nawet może przydać na niskie temperatury. Tak. Słyszałam. Te łyżki dają jakieś takie tempe, wyszczerbione, nie takie. Jesteś śmieszna. Jesteś naprawdę śmieszna. A? No. A co to dla ciebie znaczy śmieszna? Zabawna, wiesz? Taka komiczna. Tak nienachalnie nacierasz na to jajko. O. Jesteś zabawna, no. Zabawna z ciebie dziewczyna. Nienachalnie nacieram na jajko. No. Ale co cię śmieszy? Śmieszy cię, jak się ruszam, tak? Nie, śmieszy się mnie to, jak próbujesz jeść, jak się nim bawisz. To jest po prostu zabawne. Nic więcej nie miałam na myśli. To jest śmieszne. Jak śmieszne? Jestem śmieszna... żenująco śmieszna? Nie, po prostu śmieszna. Ale poczekaj, pozwól mi zrozumieć, bo coś innego powiedziałeś, coś innego miałeś na myśli. Jestem śmieszna jak pajac, tak? Myślisz, że jesteśmy w jakimś cyrku, a ja cię mam bawić jak klaun, tak? Nie, no po prostu chwyciłaś tę łyżkę w tak... Żałuj, że nie potrafisz się wstydzić, wiesz? Naprawdę, na twoim miejscu spaliłabym się ze wstydu. Słuchajcie, a może by tak zawstydzić Lilit z rana, hmm? Skoro widzimy, że tak bardzo lubi się bawić. Lubisz się bawić, co? Lubisz się bawić? Hmm? Wszyscy na ciebie patrzą. Wszyscy śpiewają. Nauczyłam się tego triku na zajęciach. Dopóki nie zareagujesz wstydem, kiedy wszyscy śpiewają ci happy birthday, dopóty nie jesteś gotowa. Co? Nie znasz angielskiego? Znam. A, no to tym lepiej. Tylko cię ostrzegam.